Good day to all of you. I'm assistant professor Christian Esguerra from the University of Nazywam się Christian Esguerra, jestem profesorem nadzwyczajnym w Uniwersytecie Świętego Tomasza w Manili na Filipinach. Na początku chciałbym podziękować Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu za zaproszenie mnie, by być stroną tego ważnego Międzynarodowego Kongresu o katolikach i o wojnie i pokoju. To dla mnie zaszczyt występować na tym międzynarodowym forum. Omówię proces pokojowy z Narodowym Frontem Wyzwolenia Moro na Filipinach. So it's a long history of struggle, and we're going to talk about the roots of the struggle and the ongoing peace process involving the rebels and the Philippine government. So I'd like to spójrzmy na slide. Moja prezentacja zatytułowana jest Wyzwania związane z transformacją Bank Samoro na Filipinach. Using the political track and the other track, which I'm going to explain later on, which is called the normalization track. Okay, so the Bank Samoro region in the southern Philippines is undergoing a crucial transition. Region Bank Samoro na południu Filipin przechodzi kluczową przemianę po dziesięcioleciach krwawego konfliktu, w którym zginęło około 120 tysięcy osób, a około 2 milionów zostało przesiedlonych. During the 70s and until recently, because despite the political settlement, there are certain clashes still happening in Muslim Mindanao. W 2014 roku, po latach negocjacji pokojowych, Islamski Front Wyzwolenia Moro, MILF, zawarł porozumienie z rządem Filipin w sprawie politycznego rozwiązania konfliktu. Dwa plebiscyty przeprowadzone 5 lat później formalnie rozwiązały stary region autonomiczny i utworzyły rozszerzony region autonomiczny Bank Samoro na muzułmańskim Mindanao, Barm. Obejmuje on 5 prowincji i 3 miasta. Jest domem dla około 4 milionów 400 tysięcy osób, w większości muzułmanów. W międzyczasie nowym regionem zarządza tymczasowy rząd Bank Samoro, BTA, kierowany przez MILF, do czasu przeprowadzenia pierwszych regularnych wyborów. Okres przejściowy miał trwać 3 lata, od 2019 do 2022 roku, po czym nowy region miał wybrać nowy skład przywódców, który będzie stanowił parlament regionalny. Ten układ parlamentarny jest unikalny dla regionu, biorąc pod uwagę system prezydencki w pozostałej części kraju, gdzie większą część stanowisk elekcyjnych zdobywają kandydaci w głosowaniu bezpośrednim, a nie partie polityczne, co ma miejsce w przypadku nowego Bank Samoro. Powołując się na pandemię COVID-19, która doprowadziła do powszechnych blokad i ograniczeń na Filipinach, przywódcy MILF uznali okres przejściowy za zbyt krótki i lobbowali za przedłużeniem go do 2025 roku. Wywiązały się debaty, czy przedłużenie jest najlepszym rozwiązaniem dla Bank Samoro. Z jednej strony, poddanie się wyborom dałoby byłym bojownikom MILF nowy i klarowny mandat do kierowania regionem. Z drugiej strony, argumentowano, że taki mandat został już jasno określony w porozumieniu pokojowym. Kongres Filipin ostatecznie przedłużył BTA, ale z opcją wyznaczenia przywódców organu regionalnego przez kolejnego prezydenta. Następnie prezydent Rodrigo Duterte, za którego kadencji ostatecznie uchwalono nowe prawo regulujące funkcjonowanie tego regionu, miał ustąpić 30 czerwca 2022 roku. To, czy jego następca utrzyma kurs na Bank Samoro, budzi niepewność. Now in May 2022, President Marcos w maju 2022 roku Ferdinand Marcos Jr., syn i imiennik byłego filipińskiego siłacza, wygrał przytłaczającą większością 31 milionów głosów.
Jak poradzi sobie z kluczową transformacją w Bank Samoro, dopiero się okaże, zwłaszcza że nie przedstawił swoich planów dotyczących nowego regionu podczas swojej kampanii wyborczej. To, że kierownictwo MILF poparło kandydaturę na prezydenta ówczesnego wiceprezydenta Leni Robredo, a nie Marcosa Juniora, również jest postrzegane jako możliwa komplikacja. Na szczęście dla MILF nowy prezydent zdecydował się na nie pogłębiać zamieszania. Marcos Junior ponownie mianował większość z 80-osobowego składu BTA i wybrał resztę spośród 31 urzędników nominowanych przez dwie frakcje Moro National Liberation Front, MNLF. Nowy skład BTA był postrzegany jako bardziej inkluzywny, co ma kluczowe znaczenie dla zakończenia trudnej transformacji i zapewnienia powodzenia procesu pokojowego. Jednak Marcos Junior dał jasno do zrozumienia, że pierwsze regularne wybory w nowym Bank Samoro odbędą się w 2025 roku. W międzyczasie nowy BTA będzie musiał skupić się na uchwalaniu kluczowych aktów prawnych, takich jak kodeks wyborczy, kodeks samorządowy i kodeks skarbowy. W latach 70. MNLF pod przywództwem Nur Misuari negocjowała pokój z ojcem Marcosa Juniora. Umowa z Trypolisu z 1976 roku miała na celu ustanowienie autonomii na południowych Filipinach w ramach suwerenności i integralności terytorialnej Republiki Filipin. Różnice polityczne i ideologiczne doprowadziły później do rozłamu, dając początek MILF, na czele której stał współzałożyciel MNLF Hashim Salamat. Walka w Bank Samoro jest zakorzeniona w historycznej niesprawiedliwości i dyskryminacji. Przez stulecia muzułmańskie Mindanao stawiało opór hiszpańskim kolonizatorom, a później Amerykanom, którym Hiszpanie scedowali Filipiny w 1898 roku. Ale jeszcze zanim hiszpańscy kolonizatorzy przybyli na wybrzeża Filipin w XVI wieku, mieszkańcy Bank Samoro mieli już doświadczenie w budowaniu państwowości i rządach. Można argumentować, że tożsamość Moro była głęboko zakorzeniona, a próby podporządkowania sobie ludzi tylko potęgowały opór z jeszcze większą determinacją. Umowa ramowa z 2012 roku w sprawie Bank Samoro oficjalnie uznawała tożsamość Bank Samoro. Głosi ona: strony uznają tożsamość Bank Samoro, ci, którzy w czasie podboju i kolonizacji byli uważani za tubylców lub pierwotnych mieszkańców Mindanao i archipelago Sulu oraz przyległych wysp, w tym Palawanu, oraz ich potomkowie zarówno mieszanej, jak i pełnej krwi, mają prawo do określenia się jako Bank Samoro przez przypisanie lub samoprzypisanie. Umowa ramowa była podstawą ustawy organicznej Bank Samoro, BOL, która została uchwalona w 2018 roku. Kolejny trzyletni okres przejściowy obejmuje dwie ścieżki, polityczną i normalizacyjną. Ścieżka polityczna wymaga reform systemowych i instytucjonalnych, takich jak te dotychczas dotyczące budowania partii politycznych oraz stabilnej, działającej i przejrzystej biurokracji. Ścieżka normalizacji obejmuje wycofanie ze służby około 40 tysięcy bojowników MILF i zapoczątkowanie ich płynnego przejścia do produktywnego życia cywilnego. Trwająca transformacja stwarza kluczowe wyzwania. MILF była największą muzułmańską grupą rebeliantów w kraju. Część porozumienia pokojowego z 2014 roku wzywała do wycofania ze służby około 40 tysięcy bojowników, ponadto wycofania broni z użycia i zapewnienia, że bojownicy MILF pomyślnie wrócą do życia cywilnego.
Stopniowa transformacja była uzależniona od pakietów ekonomicznych, które miał dostarczyć rząd, co było daną obietnicą, która jednak wcześniej napotkała problemy biurokratyczne. Mówiono, że spora liczba bojowników niechętnie oddała swoją broń palną, gdy dowiedzieli się o opóźnieniach w przekazywaniu gotówki i innych korzyści ekonomicznych innym bojownikom MILF w początkowej fazie likwidacji. Co najmniej 19 345 bojowników MILF zostało wycofanych ze służby od czasu rozpoczęcia procesu w 2015 roku. Kolejne 14 000 bojowników ma przejść trzecią fazę procesu likwidacji. Samo rozliczenie broni palnej, która miała zostać wycofana z eksploatacji, było trudne. Chociaż rząd Filipin i MILF są w posiadaniu oficjalnej listy, niekoniecznie dotyczy to broni palnej będącej własnością prywatną. Problem polega na tym, że wycofanie z eksploatacji jest ważnym procesem, ale może zostać zahamowane przez panującą w regionie kulturę wolnej broni palnej. Oblężenie Marawi w 2017 roku było brutalnym przypomnieniem katalogu zniszczeń, do jakich zdolni byli brutalni ekstremiści z państwa islamskiego na Filipinach. Szacuje się, że zginęło około 1200 osób podczas trwającej 5 miesięcy bitwy, która pozostawiła w gruzach niegdyś tętniące życiem islamskie miasto w prowincji Lanao del Sur. Odbudowa i rekonstrukcja wciąż nie są ukończone mimo upływu 5 lat. Zapewnienie powodzenia procesu pokojowego pomoże zająć się wieloma przyczynami napędzającymi brutalny ekstremizm na południowych Filipinach. Szare strefy gospodarki rozwijają się w środowisku nękanym chroniczną biedą i brakiem rozwoju od dziesięcioleci. Ta rzeczywistość dostarcza idealnej recepty na katastrofę, która podsyca głębsze frustracje i sprawia, że część populacji muzułmańskiej w regionie jest bardziej podatna na rekrutację przez brutalne grupy ekstremistyczne. Jak dotąd powiązane z państwem islamskim, brutalne grupy ekstremistyczne wydają się być podzielone i osłabione z powodu ciągłych operacji wojskowych. Liczba brutalnych incydentów również spadła, w dużej mierze z powodu przedłużającego się stanu wojennego wprowadzonego przez Duterte na całej wyspie Mindanao, co było odpowiedzią na oblężenie Marawi. Jednak konflikty międzyplemienne wywołane sporami o ziemię nasiliły się w tym okresie. Chociaż pojawiły się obiecujące oznaki znacznej poprawy, zapewnienie, że mieszkańcy regionu będą cieszyć się pokojowymi korzyściami płynącymi z przełomowego porozumienia politycznego, doprowadzi do większej stabilności i trwałego pokoju. To koniec mojej prezentacji. Dziękuję za uwagę i niech Bóg będzie z wami.